Już po raz szósty Raciborskie Centrum Kultury zorganizowało festiwal bluesowy Motywy Bluesa. Początkowo koncerty odbywały się na raciborskim rynku, a w międzyczasie do organizacji włączyło się Rafako, więc od kilku lat festiwal to dwa dni koncertów w Raciborskiej Strzesze oraz Pałacyku Rafako. Udało się Markowi Wojtowiczowi, znanemu raciborskiemu bluesmanowi, ściągnąć do Raciborza wielkiego ambasadora bluesa prosto z Chicago, Billy Branch'a. Myślę, że blues to najbardziej uniwersalny gatunek muzyczny. To muzyka najbardziej energetyczna. Każdy może w niej wyrazić swoje emocje i nie ma znaczenia, z jakiego kraju pochodzi, jakim językiem mówi. Blues to trudne chwile, tragedie, cierpienia. Bluesowe piosenki są smutne, ale wyrażają ludzkie uczucia i stan ducha w sposób bardzo prosty. Bluesman z Chicago podczas Motywów Bluesa wystąpił w duecie z Markiem Wojtowiczem. A dla kogo jest blues? Blues jest dla ludzi. Kto słucha bluesa dzisiaj? Każdy, kto ma serce. A myślę sobie, że każdy ma serce. Kto go słucha? No, powinni słuchać ludzie, ale też trzeba im proponować tego bluesa. My na festiwalu chcemy proponować bluesa, chociaż ta propozycja w tym świecie takim szybko goniącym, nie? Gdzie telewizor rządzi dzisiaj wszystkim. Myślę, że to będzie w protokole. Telewizor rządzi i o co chodzi? No, że no nie da rady na tandetnych, szmirowatych programach pseudomuzycznych, telewizyjnych wychować ludzi do bluesa. Od tego by trzeba zacząć. I ci decydenci telewizyjni kompletnie są niezainteresowani. No bo czy można uświadczyć tego bluesa gdzieś w telewizji? Tyle co kot napłakał. Cause I can tell by the way she walks.
Oprócz tego fantastycznego duetu Branch Wojtowicz, w programie pierwszego dnia bardzo ciekawy inny duet Damian Luber i Dorota Zaziąbło. Energetyczni i z pasją, mówili słuchacze. Ich muzyka to połączenie bluesa, funky, jazzu i bossanowy. Come back.